Ruszył Wielki Post i warto byłoby dobrze przeżyć ten czas. Z pomocą mogą przyjść nam trzy filary. Post, modlitwa i jałmużna. Post i modlitwa, no zrozumiałe sprawy, ale jałmużna. O co w niej chodzi? Jałmużna ma na celu zwrócenie uwagi na miłość do bliźnich osób. Chodzi po prostu o zauważenie w każdej osobie brata. Na przykład poprzez pomoc potrzebującym. A żeby te jałmużnę trochę lepiej zrozumieć i zaczerpnąć inspiracji, to chciałbym Wam dzisiaj przedstawić osobę papieskiego jałmużnika. Jałmużnik papieski to arcybiskup lub kardynał z najbliższego otoczenia papieża. Członek papieskiego domu, należący do rodziny papieskiej. Papieski jałmużnik zajmuje się jałmużną. Jałmużną w imieniu Ojca Świętego dla tych najbardziej potrzebujących. Od 3 sierpnia 2013 roku funkcję jałmużnika papieskiego pełni mianowany przez papieża Franciszka polski kardynał Konrad Krajewski. Jałmużnik papieski jest takim przedłużeniem rąk papieża w zakresie pomocy ubogim i potrzebującym. Prowadzi on Urząd Dobroczynności Apostolskiej. Jest to instytucja znana już co najmniej od XIII wieku, ale Konrad Krajewski, nasz kardynał, podejmuje wiele nowych inicjatyw. Na przykład przy kolumnadzie Świętego Piotra zainstalował prysznice dla bezdomnych i punkt medyczny, odwiedza ubogie rzymskie rodziny, jada z bezdomnymi, odprawia dla nich msze, a nawet zaprasza ich do watykańskich muzeów. Często też wychodzi w nocy do Rzymu w towarzystwie szwajcarskich gwardzistów, żeby szukać potrzebujących. W maju 2019 roku włoskie media nazwały go Robin Hoodem papieża, po tym jak zerwał plomby na liczniku prądu w opuszczonym budynku, w którym mieszkali bezdomni, w tym bardzo wiele dzieci. I w ten sposób przywrócił dostawy prądu. Pewnego razu dowiedział się, że przed jednym z pałaców, w którym mieszkają kardynałowie, śpi pewna bezdomna staruszka. Po tym jak portier w budynku nie zgodził się na jego otwarcie, żeby kobieta mogła schronić się w czasie deszczu, jałmużnik podstawił pod budynek samochód z watykańską rejestracją, w którym staruszka mogła się ogrzać. Ja nie muszę iść na adorację Najświętszego Sakramentu, bo dotykając tych ubogich, dotykam się samego Chrystusa. Oczywiście potrzebna jest do tego wiara. Ale tak patrzyłem na nich, w tych kobietach już takich zniszczonych czasem, pracą. Widziałem swoją mamę, moją babcię. I papież często mówi, chcesz adorować Najświętszy Sakrament, wyjdź na ulicę. Papież Franciszek zakazał kardynałowi Krajewskiemu uczestnictwa w wielkich kościelnych uroczystościach i poprosił, żeby zajął się rzeczywistą pomocą potrzebującym. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 roku kilkukrotnie był papieskim wysłannikiem w tym kraju. Modlił się m.in. nad zbiorowymi mogiłami w Buczy, w Borodziance i w Izjumie, a także odwiedził komisariat policji, w którym Rosjanie urządzili salę tortur. I być może niektóre z tych działań zainspirują Was do wielkopostnej jałmużny w tym roku. Kardynał Konrad Krajewski. Człowiek z misją.